Może tego nie widać, ale to są rekonstruktorzy wojsk wielkopolskich z 1920 roku, gdy słońce przygrzało, a linia frontu, przynajmniej ta wyimaginowana, przesunęła się bezpiecznie daleko, porzucili ciężkie i grube mundury, oddali się rozrywkom, którym oddawali się ich dziadowie. Na pewno przez tężyznę fizyczną starano się utrzymać tutaj formę wśród żołnierzy, a musimy też pamiętać, że i w powstaniu, ale później też w tym okresie późniejszym, w szeregach służyło wielu członków Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Choć plany dbania o zdrowie szlachetne, to trzeba pamiętać, że nieregularne. Podjęcie aktywności było zależne od działań na froncie. Nikt też nie mógł wziąć ze sobą znanych ze współczesności korków czy getrów. Grano w tym, co było pod ręką. Pan porucznik ma na sobie kurtkę latową, drelichową, którą używano w okresie letnim wśród żołnierzy wojsk wielkopolskich. Może nie było to aż tak popularne, natomiast dawało pewne wytchnienie latem. Natomiast wszelkie zawody sportowe, które jak wiemy z zachowanych dokumentów, no raczej nie były imprezami cyklicznymi. Były zawodami mocno improwizowanymi, w związku z tym również i stroje były improwizowane. Czy to koszule, czy przycięte, często niechlujnie, nierówno bagnetem, kalesony. A i widok dość niespodziewany. Piknik historyczny z rekonstruktorami w Wielkopolskim Parku Etnograficznym odbywa się każdego roku. Pierwszy raz fani historii przerodzili się w kibiców jednej z grających drużyn w pierwszych wojskowych igrzyskach. Zawody były fantastyczne, dobrze dobrane konkurencje, więc każdy mógł się wykazać. Świetny pomysł, ogromny szacunek dla tych chłopaków. Elegancko. Dla mnie bomba. Na pewno ludzie byli szczęśliwsi i lepiej żyli jak dzisiaj. Tak. Nie jesteśmy tutaj nie pierwszy raz. Dzieci bardzo chętnie tutaj przyjeżdżają. Lubimy to miejsce. Bardzo miło spędzamy tutaj ten czas. Zawodnicy mierzyli się w 5 dyscyplinach. Biegu krótkim i długim, rzucie oszczepem, pchnięciu kulą, a także najbardziej żołnierskie. Jeżeli dobrze rzucić granatem, przede wszystkim musimy zadbać o nogi, o to, żeby były ugięte, żeby była lepsza amortyzacja. Następnie oczywiście musimy odpowiednio odgiąć jedną rękę, żeby wydłużyć długość lotu, a drugą rękę w celu zastosowania kontrapunktu wyciągamy przed siebie i przy okazji może ona nam robić ze swego rodzaju celownik. I jak to na prawdziwych igrzyskach przystało, tylko jeden z uczestników mógł stanąć na najwyższym pniu podium i po zasłużonym uścisku dowódcy wznieść puchar. No jestem dumny, że jestem jakby pierwszym mistrzem tych zawodów. Mam nadzieję, że w przyszłości będą się jeszcze odbywać. Jest to naprawdę fajny pomysł, taka inna odskocznia takiej typowej rekonstrukcji historycznej, czyli takiej imprezy położy się strzelanin. A po ostatnim gwizdku przyszedł czas na posiłek i zasłużony odpoczynek w oczekiwaniu na przyszłoroczny rewanż lub wezwanie do broni. Błażej Filipiak, Puls Dnia.